Namaste, daj si radę. Dzisiaj posłuchasz o tym, jak pojawiła się Rada Kunda oraz kiedy i dlaczego obchodzimy święto pojawienia się Rada Kundy. To jest podcast Bhakti Kwadrans. Ale zanim przejdziemy do tej opowieści, kilka ogłoszeń. Jeśli słuchasz tego podcastu na YouTubie, zasubskrybuj go, po czym kliknij dzwoneczek i w ten sposób będziesz dostawać wszystkie powiadomienia o nowych filmach i nowych podcastach, a również tego podcastu możesz słuchać we wszystkich najpopularniejszych aplikacjach do słuchania podcastów: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast czy Spreaker. Jeśli znajdziesz linki, znajdziesz w opisie tego filmu na YouTubie i opisie odcinka, również na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. A teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka podcastu, czyli pojawienie się Rada Kundy. Rozrywka trzecia została opisana w tym samym komentarzu do Śrimad Bhagavatam, co rozrywka druga. Po odpokutowaniu za swój grzech, w cudzysłowie, Shri Krishna stał się całkiem zuchwały i dumnie stwierdził: o Gopi, popatrzcie, utworzyłem jezioro, które obejmuje wszystkie święte miejsca, ale wy nie dokonałyście żadnych pobożnych uczynków na tej ziemi dla przyjemności Pana. Radhika przyjęła wyzwanie Kryszny, spojrzała na swoje saki i oznajmiła: muszę stworzyć jeszcze piękniejsze jezioro niż Siamakunda. Zbierzcie się, saki, do pracy. Saki zauważyły, że kopyta Arishtasury wydrążyły płytki rów na zachód od jeziora Kryszny. Używając własnych złotych bransoletek, gopi z Wradży zaczęły przekopywać miękkie błoto, aby powstało jezioro. W języku hindi słowo kangana oznacza bransoletki, dlatego Rada Kundę wiele osób nazywa dziś kangana kundą, czyli zbiornikiem wykopanym przy pomocy bransoletek. Zaskakujący może być przy tym fakt, że dziewczęta z Wradży potrzebowały zaledwie kilku godzin na wykopanie zbiornika pod boskie jezioro. Krishna ogarnęło zdumienie, gdy ujrzał piękny zbiornik wykonany przez Radhikę i jej przyjaciółki gopi. Pan rzekł: o Radhiko, z oczami, które przypominają kwiaty lotosu, możesz napełnić wasz zbiornik wodą z mojego jeziora. Radha odrzuciła jednak propozycję Krishny. Nie, 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 to niemożliwe, ponieważ woda z twojego jeziora jest teraz zanieczyszczona grzechem zabicia byka. Moje saki przyniosą czystą wodę z Manasi Gangi w Gawardanie przy pomocy miliardów naczyń, żeby tylko wypełnić moją kundę. Takie działanie sprawi, iż to miejsce stanie się znane w trzech światach. Shri Krishna wezwał przedstawiciela świętych miejsc, które zostały przywołane. Nagle majestatyczna postać uniosła się ze Siamakundy i w pokorze złożyła pokłon Vrishabhanu Nandini Radhice. Ze złożonymi dłońmi i oczami pełnymi łez przybyły wielbiciel zaczął wychwalać Radharani. Przywódca wszystkich świętych miejsc oświadczył: o Devi, nawet Brahma, Shiva czy Lakshmi nie są w stanie zrozumieć twoich chwał, a tym bardziej my nie potrafimy tego dokonać. W całym stworzeniu jedynie Krishna może je zrozumieć. I skoro On zna twoją wzniosłą pozycję, służy ci pokornie, choćby przez wycieranie potu, gdy jesteś zmęczona. Poza tym Krishna smaruje twoje lotosowe stopy czerwonym barwnikiem, ozdabia też dzwonkami twoje kostki u nóg, cieszy się tymi czynnościami i uważa, że ma wielkie szczęście, skoro może służyć koniuszkom twoich palców u stóp. Zjawiliśmy się tutaj natychmiast z polecenia Kryszny, aby przebywać w tym najwspanialszym jeziorze. Jeśli jesteś z nas zadowolona, proszę spojrzyj na przybyłych łaskawie i spraw, żeby spełniło się nasze pragnienie. Radha powiedziała zatem: bądź tak uprzejmy i wyjaw mi to pragnienie. Przedstawiciel świętych miejsc wyjaśnił: nie zmarnujemy życia, jeśli nasze wody dopełnią dzieła stworzenia twojego jeziora. To jedyne błogosławieństwo, którego pragniemy. Vrishabhanu Nandini Radha spojrzała z ukosa na Siamę, uśmiechnęła się i rzekła: tak, proszę, dokończcie dzieła stworzenia mojego jeziora.
Sakhi, przyjaciółki Radhy, nie wyraziły żadnego sprzeciwu wobec tej decyzji i zanurzyły się w oceanie transcendentnego szczęścia. Po osiągnięciu łaski Wrishabanu Nandini, święte rzeki i jeziora zgromadzone w Syamakundzie przebiły się przez ścianę graniczną Sangamu, aby szybko wypełnić Radhakundę swoimi wodami. Krishna z ogromną przyjemnością wykąpał się i pobawił w Radhakundzie wraz z Priyaji, Radą oraz Gopi. Uszczęśliwiony powyższym przebiegiem zdarzeń, pan Hari stwierdził: moja najdroższa Radha, niech twoje jezioro stanie się jeszcze bardziej znane w tym świecie niż moje. Będę tu codziennie brał kąpiel i bawił się z tobą oraz Gopi. Twoje jezioro jest mi również drogie jak ty sama. Wtedy Radha powiedziała: Ociamo, będę także kąpała się codziennie w twoim jeziorze. Jeśli ktoś bierze tu kąpiel, przebywa w obrębie tego obszaru lub przejawia silne oddanie dla twojego jeziora, na pewno stanie się bardzo drogą mi osobą. Po kąpieli Krishna znów skupił umysł na Rasalili i z wielkim zaangażowaniem tańczył w nocy na brzegach Radhakundy, rozkoszując się towarzystwem ukochanych dziewcząt z Vrajabhumi. A dlaczego Krishna ogłosił, że Kunda Rady będzie bardziej znana niż jego jezioro? Bhagavan Shri Krishna stanowi źródło wszystkich awatarów, źródło wszelkiej mocy i wszelkiego istnienia. Jest uosobieniem wszystkich boskich uniesień nasyconych nektarem. Mimo to Krishna ulega czystej, ekstatycznej miłości Srimati Radhiki, najbardziej ukochanej przez niego osoby. Traktując Radhę jak nadrzędną wobec siebie, Krishna zawsze mówi innym o jej chwałach. Uważa więc za najważniejszą, za ważniejszą Radhakundę niż Syamakundę. Prezentowana rozrywka miała miejsce o północy w czasie Krishnastami, Bahulastami, w najbardziej korzystnym i najmocniej przepełnionym szczęściem miesiącu Kartik, czyli na przełomie w października i listopada, według zachodniego kalendarza. Każdego roku tego dnia tysiące Hindusów i cudzoziemców celebruje święto poprzez kąpanie się w Radhakundzie o północy. Mówi się, że jednokrotna kąpiel w Radhakundzie pozwala osiągnąć boską miłość do Rady i Kryszny. Większość siastr oraz aczariów podobnie opisuje pojawienie się Radhakundy. Jednak wielki rasika aczaria Śrila Vishwanatha Chakravartipad podaje następujące unikalne wyjaśnienie. Gdy Srimati Radhika zobaczyła ukochanego Syamę, jej transcendentne ciało roztopiło się z powodu intensywnych uczuć boskiej miłości i przyjęło płynną formę, która stała się świętymi wodami Radhakundy. A gdy Krishna ujrzał Radharani, uległ boskiemu uniesieniu i również zamienił się w płynną, nektariańską postać znaną jako Syamakunda. Radha i Krishna zawsze bardzo pragną być razem, lecz są zmuszani do życia w rozłące. Na szczęście dzięki płynnym formom Radhakundy i Syamakundy bezustannie rozkoszują się ambrozyjnym nektarem wiecznej jedności. Tam, gdzie wody obu kund spotykają się w Sangam, czyli w miejscu spotkania, boska para pozostaje wiecznie spleciona w miłosnym objęciu. Jest to opis pochodzący z Vraja Riti Chintamani. W ten oto sposób kończy się rozrywka o pojawieniu się Radhakundy. Ale zastanówmy się nad innymi opisami, które znajdziemy również odnośnie Radhakundy, ponieważ święto pojawienia się Radhakundy, tak jak było wcześniej wspomniane, jest obchodzone głównie w czasie Krishnastami, w Bahulashtami, w miesiącu Kartik, na przełomie października i listopada. Natomiast, jak podaje Madan Gopal Das Babaji, w roku 2017 zwrócił się do swojego guru, Krishnadasy Babajego Maharaja, z pytaniem następującym, że Śrila Sanatana Goswami w Śrimad Bhagavatam w 10 pieśni, 45 rozdziale, 3 wersecie w swojej Vaishnava Toshani Tika, czyli w komentarzu, stwierdza, że północ Chaitra Purnimy, czyli pełni, która ma miejsce na wiosnę, jest dniem rzeczywistego i prawdziwego pojawienia się Radhakundy i że to właśnie w tą noc, w tą pełnię powinniśmy obchodzić tą cudowną, najbardziej miłosierną lilę Rady i Kryszny polegającą na pojawieniu się Radhakundy. Na co Krishnadas Babaji Maharaj odpowiedział: tak, to jest właściwa odpowiedź.
na co Madan Gopal Das Babaji zapytał, czy powinienem o tym powiedzieć wszystkim twoim uczniom? Krishna Das Babaji Maharaj odparł: tak, weź mikrofon, obejdź Radha Kundę i powiedz wszystkim. Madan Gopal Das Babaji ciągle nie dowierzał i zapytał: naprawdę, Gurudev? Poważnie myślisz, że powinienem to zrobić? Na co Krishna Das Babaji Maharaj odparł: tak, ponieważ snan, czyli rytualna kąpiel w Radha Kundę w czasie Kartika Bahulastami, nie jest dniem pojawienia się Radha Kundy. Mathura Mahatmya, Śla Rupa Goswami Pad, mówi, że wielbiciele powinni kąpać się w dni Kartika Bahulastami, czyli w pełni w tym miesiącu, aby zadowolić Bhagavana Shri Krishny. Nie mówi natomiast nic o dniu pojawienia się. Według naszego Gaudiya Vaishnava Mahajana i najwyższego Pramana, czyli najwyższego źródła autorytetu, którym jest Srimad Bhagavatam, to właśnie o północy w Chaitra Purnime jest dzień prawdziwego pojawienia się Radha Kundy. I Chaitra Purnima jest właściwą nocą, właściwą pełnią, której pojawiła się Radha Kunda. Czym zatem jest Chaitra Purnima w hinduizmie, w Indiach czy w życiu religijnym Hindusa? Że wszystkie pełnie są wszystkie pełnie są jednym z ważnych, znaczących dni w kalendarzu hinduskim, religijnym kalendarzu hinduskim. Chaitra Purnima to jest pierwsza pełnia księżyca w roku. Rok zaczyna się w lutym. W związku z tym ta Chaitra Purnima przypada na okres marzec-kwiecień. I to jest dzień, w którym wielbiciele, baktowie poszczą i wielbią pana Satya Narayana, czyli jest to awatar Wisznu. I zgodnie z wierzeniami ta pierwsza Chaitra Purnima, pierwsze święto związane z tą pełnią, było obchodzone we Wradży, czyli w miejscu narodzin Pana Kryszny, i wtedy pojawiła się Radha Kunda, co opisałem, przytoczyłem powyżej, czy wcześniej. I również przyjmuje się, że w ten dniu, w Chaitra Purnime, urodził się Hanuman. Ten festiwal jest obchodzony w miesiącu Baisakh, który przypada najczęściej w kwietniu, zgodnie z zachodnim kalendarzem, a zgodnie z wierzeniami religijnymi hinduskimi, pełnia księżyca, każda pełnia wpływa na nasze ciało i umysł, ponieważ nasz umysł i nasze ciało składa się ze wszystkich cząsteczek składających się w ludzkim ciele. I to było tyle na temat pojawienia się Radha Kundy. A w następnym odcinku posłuchasz o nieznanym ezoterycznym znaczeniu Radha Yatry. Mówił do ciebie Krishna Kirtan, Hari Om Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kwadrans. Radhe, 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 Radhe